Mamy końcówkę października, dokładnie 30, jest piątek, godzina po 16 i znajduje się w małej wiosce na ziemi dobrzyńskiej, nazywa się Sumin. Mieszka w sumie tutaj niewielu mieszkańców, teraz znajduje się przy kościele. Co ciekawe, jest tutaj kilka jezior właśnie sumińskie, nieopodal w tamtym kierunku, Kikolskie, a także Konotopie. No, pierwsze wzmianki pisane o tej miejscowości no to jest rok 1325, jednakże osadnictwo tutaj pojawiło się już we wczesnym średniowieczu. Postaram się zlokalizować pozostałości grodziska, które tutaj są w okolicy. Mam nadzieję, że znajdę. Tutaj mamy dzwonnicę. Sama parafia sumińska została właśnie erygowana w 1325 roku wraz z nadaniem kościoła w Suminie kanonikom regularnym, stróżom grobu jerozolimskiego zgromadzenia miechowskiego, tak zwanym bożogrobcom z konwentu rypińskiego pod koniec XVIII wieku. Kościół w Suminie znajdował się w stanie ruiny. Na początku XIX wieku kościół przeszedł pod zarząd diecezji. Pod koniec tego wieku przeprowadzono renowację. Do 1925 roku parafia należała do diecezji płockiej. Natomiast od 1939 roku opiekę sprawował tutaj ksiądz z pobliskiego Kikoła. Dopiero od 1955 roku pojawił się ksiądz, który rezyduje chyba do dzisiaj tutaj na stałe. I z takich ciekawostek odnośnie zabytków, które znajdują się wewnątrz, z tego co doczytałem, no ale teraz tego nie zobaczę, no to jest właśnie w wejściu do zakrystii zachował się portal datowany na XV bądź XVI wiek. Tak jak wspomniałem, właśnie pierwsze wzmianki o wiosce pisane to 1325 rok prawdopodobnie i od początku Sumin był wsią rycerską. Pierwszy znany właściciel Sumina to Franciszek Szchenko, Sieńko, Harbuł Świnka. No i przekazał on właśnie wymienionym wcześniej bożogrobcom cztery łany ziemi w Suminie i 8 łanów w Konotopiu. Właśnie w 1325 roku nadał im także prawo do korzystania z łąk, pastwisk, drewna, mogli łowić ryby. Przekazał także kościół lokowany na prawie niemieckim. 100 lat później miejscowe dobra przeszły w ręce rodu Leszczyców. W 1746 roku wieś kupił Andrzej Zieliński, Herbu Świnka. Na początku XX wieku nowym gospodarzem Sumina został Franciszek Prądzyński. I co ciekawe, był spokrewniony podobno dosyć blisko z jednym z generałów powstania listopadowego, Ignacym Prądzyńskim. Przed wybuchem I wojny światowej uruchomił tutaj w Suminie gorzelnię. Był absolwentem Wydziału Agrarnego Uniwersytetu w Berlinie. Jego następca, syn Jerzy, wybudował dwór tutaj w Suminie oraz założył w majątku hodowlę koni. No i właśnie będę chciał teraz wejść na teren tego dworku. Jak się da.
i zobaczymy, co tutaj da się w ogóle obejrzeć. Tutaj mamy taką niezłą wyrwę. No tutaj taką fajną, ładną alejkę, kiedyś zapewne wjazdową na teren dworku. No nic, idę dalej, zobaczymy, co tam zastaniemy. No jeszcze odnośnie rodziny Prądzyńskich, co bym tutaj dodać, to no w 1939 roku wspomniany Franciszek wraz z bratem Julianem wziął udział w wojnie obronnej. Przebywał w niewoli w oflagu Grosborn. Po wojnie wraz z rodziną udał się do Anglii, a następnie do Kanady. No co ciekawe, Julian Prądzyński w 1920 roku brał udział w wojnie z bolszewikami w szeregach 1. Pułku Ułanów. Zdobył wykształcenie prawnicze. I w 1939 roku był jednym z doradców prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego. Po wojnie został na emigracji i zmarł w Maroku. Tak wygląda dzisiaj dworek. Jest koniec października, jest coraz wcześniej, robi się ciemno. Jest tutaj ciemno, nie będę tam wchodził, ale co ciekawe i co rzuca się tutaj w oczy, są ładne, dosyć zabytkowe schody. Tego pewnie nie będzie widać. Ale musicie uwierzyć mi na słowo. No nic, idę dalej. Dworek raczej... Znaczy no, budynek podworski, bo tak można to powiedzieć, znajduje się tuż nad jeziorem Sumińskim. No co, po wojnie to na 100% teren ten, który kiedyś właśnie należał do rodziny Prądzyńskich, został znacjonalizowany, przejęło państwo. I chyba tutaj był PGR, siedziba PGR-u. No szkoda, że to tak niszczeje, bo no dach jeszcze jakoś w miarę wygląda. Ściany trochę odrapane, ale takie zdrowe. Może dałoby się coś tutaj zrobić z tym? No na pewno jest tutaj super widok na jezioro. To nie jest akurat fajna pora dnia o tej godzinie i roku przy niepogodzie i braku słońca. No i może ten filmik nie będzie oddawał w pełni tego, co tu można zastać przy ładnej pogodzie. Co może cieszyć właśnie oko. Jeszcze spróbuję zlokalizować pozostałości grodziska. Polska jesień zaczyna kropić. A znajduje się w pobliżu kościoła i cały czas tutaj parku dworskiego.
No i w sumie to nie chcę już mi się dalej łazić i wiem, że pozostałości grodziska właśnie gdzieś są tutaj w tej okolicy prawdopodobnie. Z tego co na szybkiego doczytałem, to w owym grodzisku nie było żadnych jakichś wielkich konstrukcji. Istniała konstrukcja drewniana, obronna. To tyle. Zatrzymałem się tutaj na chwilę na cmentarzu parafialnym i znajduje się tutaj pomnik poświęcony ofiarom mordu hitlerowskiego. Mieszkańców Sumina. Niedługo święto wszystkich zmarłych. Trwają przygotowania. Jest trochę ludzi na cmentarzu. No i to by było tyle z mojej relacji.